Proszę Państwa, wracamy do zasady szufladkowej. Kilka prostych zadań, których kontekst jest związany jakby z geometrią. No więc mamy odcinek o długości 1 metra, na którym rozmieszczono 9 różnych punktów. Uzasadnij, że pewne dwa z nich są odległe o nie więcej niż 12,5 cm. No i tak, no tutaj rozmieszczono jakoś te punkty. Pierwszy tu. Drugi, przepraszam, to nie, to mi się pobrało, to będę stąd pobierał. Drugi gdzieś tu i tak dalej, i tak dalej. No, nie bez powodu rozmieszczono 9 różnych punktów, a 8 razy 12,5 to jest dokładnie 100, tak? 8 razy 10 to jest 80 i 4 razy 2,5 to jest 10, czyli 8 razy 2,5 to jest 20 razem 100. Czyli no, możemy sobie wyobrazić, że rysujemy te pudełka co 12,5 cm. No i tych pudełek jest właśnie dokładnie 8. A punktów jest 9, więc do któregoś z tych punktów, do któregoś z pudełek muszą wpaść dwa punkty, a jeżeli wpadną do jednego z tych pudełek, no to odległość między nimi jest mniejsza niż 12,5 cm. To kończy jakby rozwiązanie tego zadania. No i podobne w swoim duchu zadanie mamy, tylko że na płaszczyźnie. W kwadracie o boku 2 znajduje się rozmieszczonych losowo 5 punktów i udowodni, że co najmniej 2 z nich odległe są od siebie o nie więcej niż pierwiastek z 2. No, pierwiastek z 2 to powinien nam się od razu skojarzyć z przekątną kwadratu o boku 1, bo to stwierdzenia Pitagorasa jest właśnie pierwiastek z 2. O. No i jak można to zadanie rozwiązać? No, pokryć ten kwadrat o boku 2 czterema kwadratami o boku 1. No, punktów jest 5, kwadratów jest 4, czyli jeżeli punkty są jakkolwiek by nie były rozłożone, w jednym z nich muszą znaleźć się 2. No, a najdłuższa odległość pomiędzy punktami wewnątrz i na obwodzie kwadratu należącym do tego kwadratu o boku 1 to jest pierwiastek z 2, bo to jest długość przekątnej. Więc stąd wynika, że te dwa punkty to są te właśnie, o których mówi to zadanie. No i teraz jeszcze jedno zadanie, troszeczkę może takie bardziej abstrakcyjne, ale wcale nie trudniejsze. Mamy trzynastokąt foremny. Tu proszę, jak na rysunku. I wśród wierzchołków tego trzynastokąta wybrano 8 i udowodnij, że wśród nich są 4 będące wierzchołkami trapezu. No tu mamy trapez. Tu mamy trapez. A więc przypominam, że trapez czworobok, który ma dwa boki równoległe, więc chodzi o to, że wśród tych ośmiu punktów są dwie takie pary, które można połączyć przekątnymi i te przekątne będą równoległe. Tak? To już nam wystarczy, żeby te cztery punkty w sumie, dwie pary utworzyły trapez. No i jak do tego podejść? No, można podejść w ten sposób, że wybrać najpierw punkt, który nie został wybrany. Wybraliśmy 8 punktów, tak? Możemy to sobie jeszcze raz przypomnieć. Spośród tych 13 wierzchołków wybrano 8. No i teraz wybraliśmy ten i rysujemy przekątne. To, żeby to pasowało do tego rysunku, to musimy ten wybrać. Przepraszam najmocniej, ja już to wcześniej przygotowałem. Musimy ten wybrać i teraz rysujemy sobie po kolei przekątne.
No i jak już narysujemy te przekątne, to tu będzie ta ostatnia. Tych przekątnych jest, to nie jest przekątna, tylko bok, ale jego też oznaczamy. I tych przekątnych jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Tu jeszcze raz, dwa i trzy. No i jak już je oznaczymy, to jak już je narysujemy, to teraz sobie będziemy je oznaczać w ten sposób, że tą parę oznaczymy przez 1 i 2, tę parę oznaczymy przez 1 i 2, tę przez 3 i 4. Nie wiem, czy się uda, trzeba najpierw to przesunąć niżej. O, w ten sposób. Żeby była ta para, to też to sobie tutaj zaznaczymy. No i w rezultacie powstaje taki obrazek. Powstaje taki obrazek, no i teraz numerujemy szufladki numerami tych końców przekątnych, tak? Czy tutaj końca tego boku, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, razem z tym punktem to będzie 13, zgadza się 13-konforemny, jest raz, 2, 3, 4, 5, 6 takich szufladek, 8 punktów. I tego nie liczymy, bo on wybraliśmy taki, który nie został wybrany. Więc wybrano 8 punktów, więc do dwóch z tych szufladek muszą wpaść po 2. No, każda szufladka mieści tylko 2 punkty, więc więcej nie może tam się zmieścić, więc ponieważ jest 8 punktów, a 6 szufladek, no to jak rozłożyliśmy po jednym punkcie w każdej szufladce, to zostały jeszcze 2 punkty, no i one do którejś z dwóch z tych szufladek muszą trafić. No i to są te szufladki, których wierzchołki są wierzchołkami trapezu, bo są to dwa równoległe boki, no i można je tutaj połączyć, te wierzchołki, gdyby to były te pary, to w ten sposób też powstały trapez. I to jest rozwiązanie tego zadania.